Mateusz Rzemek, to jest Rzecz o Prawie. Ze mną w studio pan Dawid Widyna, właściciel platformy Jobel Pro. Tak jest. Witam państwa, witam pana. Od 1 czerwca pracodawcy korzystający z usług Agencji Pracy Tymczasowej, korzystający z siły roboczej pracowników tymczasowych, mają obowiązek bardzo szczegółowego ewidencjonowania czasu ich pracy, bo będzie to kontrolowane w myśl nowych przepisów na przestrzeni najbliższych lat, czy ten limit 18 miesięcy w ciągu 36 miesięcy został wykorzystany. Nowe przepisy weszły dość szybko, były zaskoczeniem dla przedsiębiorców i czy oni są faktycznie przygotowani dzisiaj do ewidencjonowania tego czasu pracy pracowników tymczasowych? To jeszcze może tytułem wstępu przypomnę, że wraz z tą ustawą z 1 czerwca faktycznie pracodawca użytkownik, czyli firma korzystająca z pracowników tymczasowych, został zobowiązany do pilnowania tego limitu 18 miesięcy w okresie 36 miesięcy. Wcześniej taka odpowiedzialność leżała po stronie agencji. Faktycznie pracodawcy, użytkownicy są zaskoczeni, tak? Ustawa została ogłoszona w kwietniu, w maju podpisał ją prezydent, a już od 1 czerwca większość jej zapisów weszła w życie. Te obowiązki, niespełnienie tych obowiązków, prowadzenie rejestru, o którym pan wspomniał, bądź niewywiązania się z przestrzegania tego limitu 18 miesięcy, zostały też obarczone wysokimi grzywnami do 30 tysięcy złotych, tak? I tutaj, co warto wspomnieć, zarówno pracodawcy, użytkownicy, jak i agencje pracy tymczasowej zostały uczynione odpowiedzialnymi za przestrzeganie tych limitów. Natomiast nie zostało określone, jak operacyjnie można rozwiązać, tak, wymianę informacji między agencjami pracy tymczasowej a pracodawcą użytkownikiem. No tak, bo tu się podobno kłania ustawa o ochronie danych osobowych. Tak, dokładnie w tą stronę zmierzałem, tak, że my rozmawialiśmy z klientem, który współpracuje z 20 agencjami pracy tymczasowej. I teraz na gruncie tej ustawy on musi de facto agregować informacje ze wszystkich tych 20 agencji pracy tymczasowej dotyczące właśnie pracowników tymczasowych, delegowanych, okresów zatrudnienia tych pracowników i de facto dystrybuować w pewnej formie zwrotnie tą informację do tych agencji, tak? I tutaj naprawdę bardzo łatwo jest nie dopilnować się i z kolei właśnie zrobić coś, co w świetle GIODO będzie zupełnie bezprawnym działaniem. Tak? No czyli... ale to jeszcze pewnie pieśń przyszłości, to się dopiero w najbliższych miesiącach okaże, co Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych będzie kwestionował, a pewnie będzie kwestionował. Powiem tak, no na gruncie tej ustawy da się wyodrębnić katalog danych, które mogą być w pewien sposób udostępniane przez pracodawcę Agencjom Pracy Tymczasowej. Tak? My w ramach przygotowań do stworzenia naszej platformy dość dużo rozmawialiśmy z kancelariami specjalizującymi się w zakresie ochrony danych osobowych i taki katalog wyodrębniliśmy, tak? Natomiast no, jest to faktycznie problematyczne i pewnie najbliższe miesiące pokażą, jak w praktyce to będzie wyglądać. Podobno w nowych przepisach jest sporo nieścisłości i jednym z takich przykładów jest to, że nie wiadomo, czy rejestrować rzeczywisty czas umowy na pracę tymczasową, jaka ona została zawarta z daną osobą, czy rzeczywisty czas wykonywania takiej pracy. No mi się wydaje, że tu jest dość oczywista odpowiedź na to pytanie, że ten faktyczny czas pracy tego pracownika tymczasowego u użytkownika ma znaczenie, a nie to, że ta umowa została zawarta na dłuższy okres. Powiem tak, aby odpowiedzieć na to pytanie, warto się cofnąć jeszcze do czasów sprzed tych przepisów, sprzed tej ustawy z 1 czerwca. Wtedy dotychczas właściwie praktyka była taka, że brany pod uwagę był jednak okres umowy, tak? Czyli umowa na przykład zawarta była na rok i nie miało znaczenia to, że pracownik pracuje powiedzmy na 1/4 etatu. Miało znaczenie to, że umowa jest zawarta na rok, tak? Czyli stosując dotychczasową wykładnię, należałoby przyjąć, że umowa zawarta na okres 18 miesięcy, czy kilka umów łącznie zawartych na okres 18 miesięcy, faktycznie wyczerpują ten limit, tak? I tutaj co warto jeszcze powiedzieć, te przepisy wprowadzają analogiczne obostrzenia do pracowników zatrudnionych w oparciu o umowy cywilnoprawne, tak? Czyli na przykład umowy zlecenie. Do tej pory w ogóle nie było mowy o czymś takim, tak? I teraz możemy mieć sytuację taką niepożądaną właściwie dla nikogo, ani dla pracownika, ani dla pracodawcy, że z pracownikiem, agencja zawiera z pracownikiem umowę na
okres powiedzmy 12 miesięcy, tak? Na przestrzeni tych 12 miesięcy pracownik świadczy okazjonalnie zlecenie, powiedzmy, że przepracuje 20 dni w ciągu roku, tak? Natomiast w świetle ustawy on przepracował rok, tak? Czyli dostanie kolejną umowę jeszcze na 6 miesięcy, przepracuje kolejne 10 dni. I po limicie. I po limicie, tak? No, pracodawcy z tego nie będą zadowoleni, pracownicy myślę tym bardziej. A jakie jeszcze tam się ukrywają takie niespodzianki w tych nowych przepisach? Niespodzianką tutaj na przykład ustawodawca zostawił miejsce na to, że w wypadku tak zwanej pracy na zastępstwo, czyli jeżeli pracownik tymczasowy pracuje w zastępstwie pracownika etatowego nieobecnego w pracy, to ten limit 18 miesięcy nie obowiązuje i mamy wtedy do czynienia z limitem 36 miesięcy pracy ciągłej w skali 72 miesięcy, tak? Czyli de facto pracownik tymczasowy pracujący w zastępstwie pracownika etatowego może 3 lata pracować, tak? Natomiast nie są doprecyzowane takie przypadki, w których pracownik tymczasowy rozpoczął pracę w normalnym trybie, nie na zastępstwo, tak? Przepracował na przykład 6 miesięcy, po czym rozpoczął pracę na zastępstwo, tak? Tutaj można mnożyć takie kombinacje, tak? No dobrze, ale to w finale, jeżeli ta odpowiedzialność pomiędzy tym pracodawcą, użytkownikiem, a agencją pracy tymczasowej w zakresie przestrzegania tych limitów, ona jest solidarna. Nie jestem pewien, czy termin solidarny jest odpowiedni. Oni, każdy z nich osobno odpowiada za to. No właśnie, ale kto odpowiada za jakie błędy w tej sytuacji? No bo rozumiem, każdy będzie się starał jak najlepiej się wywiązywać ze swoich obowiązków i każdy będzie starał się na tą drugą stronę zepchnąć tą odpowiedzialność w razie czego. To raczej nie będzie tak rozstrzygane, tak? Czyli może być tak, że Państwowa Inspekcja Pracy nałoży karę tylko na agencję, zacznie od agencji, nałoży na agencję i tak samo nałoży na pracodawcę, tak? To nie jest tak, że odpowiedzialność jednej ze stron wyklucza odpowiedzialność drugiej strony w tym wypadku, tak? Jedynie pracownik nie jest za nic odpowiedzialny, co też rodzi pewne wątpliwości, tak? Bo na Agencję Pracy Tymczasowej został nałożony obowiązek wystawiania zaświadczeń o zatrudnieniu, również dla osób pracujących w oparciu o umowy cywilnoprawne i teoretycznie inne agencje pracy tymczasowej, zatrudniając pracownika, powinny od niego otrzymać plik zaświadczeń świadczących o dotychczasowej historii współpracy tego pracownika dla danego pracodawcy użytkownika, tak? No i teraz można sobie wyobrazić, na przestrzeni roku często są zawierane umowy na przykład o pracę tymczasową na okres 7 dni, tak? Czyli na przestrzeni roku takich zaświadczeń pracownik otrzyma kilkadziesiąt, sporo, tak? Teraz pytanie, on je powinien za każdym razem na przestrzeni kolejnych 3 lat przedstawiać w kolejnych agencjach. Pytanie, jaka jest szansa, że on wszystkie te zaświadczenia otrzymał, jaka jest szansa, że on żadnego z tych zaświadczeń nie zgubił i jaka jest wreszcie szansa, że pracownikowi zależy na tym, żeby nie dostać pracy, bo on już pracował dla tego pracodawcy użytkownika, tak? Znaczy, bo ja słyszałem, że to jest dosyć duża obawa ze strony właśnie pracodawców, użytkowników i Agencji Pracy Tymczasowej, że ten pracownik tymczasowy, on po prostu nie dochowa ze swojej strony tej staranności w dokumentowaniu tych okresów zatrudnienia i tu jest największe ryzyko, że on po prostu czegoś zapomni, coś zgubi, a potem odpowiedzialność poniesie firma. No dokładnie, 2 firmy poniosą odpowiedzialność, tak? A czy wyjściem z tej sytuacji byłoby na przykład utworzenie państwowego rejestru zatrudnienia pracowników tymczasowych? No jakby przypominam, że te przepisy weszły dość gwałtownie. Tutaj przerzuca się na pracodawców, użytkowników obowiązek prowadzenia takiej bazy. Są niedopracowane przepisy o ochronie danych osobowych. No i takie to jest rzucone, takie na rynek. I a nuż ktoś się pomyli, prawda, to inspekcja pracy będzie mogła nałożyć karę. I państwo jakby tutaj jakby zdejmuje z siebie jakąkolwiek odpowiedzialność za ten nowy system. No powiem tak. Gdyby rzeczywiście wprowadzając te przepisy ustawodawca miał taką, powiedzmy, dobrą wolę, to faktycznie to rozwiązanie by dostarczył, tak, dla pracodawców, dla wszystkich podmiotów właściwie rynku pracy. No w tym momencie jest dokładnie tak, jak pan mówi, pracodawcy, agencje, wszyscy zostali rzuceni na głęboką wodę, niejako, powiedzmy, zaskoczeni tymi przepisami i nie ma ani jasnych interpretacji tych przepisów, ani tym bardziej narzędzi, które by sprawiły, że ta codzienna praca operacyjna, wymiana informacji między agencją pracy a pracodawcą jest faktycznie możliwa, tak? Ja zupełnie szczerze też rozmawiam z wieloma agencjami i tam się pojawiają wręcz obawy, że pracodawcy mogą się odwrócić od pracy tymczasowej, tak? Bo to jest naprawdę duża, duża bariera organizacyjna. No, mam wrażenie, że w ogóle taki był sens tej nowelizacji, żeby trochę ten rynek ograniczyć. No podobno to ma być, że tak powiem, podobno, znaczy na pewno ta ustawa
poszerza katalog praw pracowników tymczasowych, poszerza te prawa na również zleceniobiorców. Natomiast faktycznie można odnieść wrażenie, że to jest takie wypychanie pracy tymczasowej z naszej rzeczywistości. Mm-hmm. No dobrze, bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Moim gościem był Dawid Widyna, właściciel platformy Jobel Pro.